Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym, a zarazem ostatnim w tej kadencji posiedzeniu Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta. Witam Państwa radnych, witam Panią Dyrektor, Państwa Dyrektorów, gości, przedstawiciela Fundacji Wolności, który obserwuje nasze dzisiejsze posiedzenie. Szanowni Państwo, otrzymali Państwo porządek dzisiejszego posiedzenia. Czy z mojej strony zmian żadnych nie ma, natomiast czy Państwo radni porządek akceptują w takiej formie, czy jakieś uwagi ze strony Państwa radnych do tego porządku? Nie. Nie widzę, zatem przystąpimy do jego realizacji. Szanowni Państwo, punkt pierwszy, czyli rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Mamy ten projekt na druku 1605-1. Czy... Nie mam nadejka, ale proponuję przejść do głosowania. Dobrze. Madejka pana Jana nie ma w tej komisji, natomiast ja chciałem poprosić o krótkie... Wprowadzenie, tak? Tak. Najważniejsze punkty. Czy na sport coś dajemy? Bardzo proszę. Na sport nic nie dajemy. Znowu nic? To jest bardzo dobre. Ze sportu powiedziałabym, że wnętrz zdejmujemy, ale to są związane z brakiem wykonawców i to jest budżet zadania małego powiatowskiego Sygna od nowa. Tam jest problem z wykonawcą, rozwiązanie umowy. Poza tym to czy jeszcze znowa modernizacja wojsk, też zajmujemy w zakresie budowy wojska przy ulicy Altanowej z uwagi na brak dojazdu do nieruchomości. Także jeśli chodzi o sport, to jest akurat przesuwane i tak naprawdę wszystkie prawie zdjęcia, które są ujęte w innych działach w projekcie tej uchwały, są przeznaczane na dział 801. Tak. I 854. To są cele. Generalnie oświata, tak. Większość wszystkie prawie zdjęcia to jest w tym celu. Czyli wszystkie zmniejszenia, które są proponowane za opisami, tak naprawdę, po to, żeby znaleźć planowane środki dla planu wydatków dla oświaty. Ale to jest na płacę, czy? Głównie na nagrodzenia i na dotacje. Nagrodzenia po podmiotu, nagrodzenia i dotacje. Czy jeszcze jakieś pytania do projektu? Nie, zatem zgodnie z wolą Państwa radnych przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? 2, 4, 5, 6, 7, przepraszam. 7, 6, tak. Wszyscy za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego, czyli rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Rady Miasta Lublin z 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Mamy ten projekt na druku 1606-1. Czy potrzebne jest wprowadzenie pytania? Jeżeli nie widzę pytań, przejdę do głosowania. Kto z Państwa jest za? 5, 6 głosów za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Jedna osoba się wstrzymała. Szanowni Państwo, punkt kolejny, czyli przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku. Spokojnie, mam wszystko pod kontrolą. Po głosowaniu. 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Punkt kolejny. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku w 7 kadencji Rady Miasta. Mają Państwo ten dokument i czy Państwo się z nim zapoznali, a może jakieś sugestie, uwagi ze strony Państwa radnych? Bardzo proszę. Ja chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo dumny, że jestem sportowy. Ja tym bardzo, bardzo dziękujemy. Ja też jestem bardzo dumna, że mam takich skrupulatnych członków tej komisji. Ale wracając do tego, nie musimy tego głosować, natomiast ja mogę zaproponować taki zapis,
2014-2018. Szanowni Państwo, płynnie przechodzimy do punktu trzeciego, czyli sprawy wniesione. Czy jakieś sprawy wniesione? Nie. Nie ma? To wyniesione. Nie ma spraw wniesionych, dlatego zgodnie z wcześniejszymi tutaj rozmowami, Panie Dyrektorze, teraz to jest ten moment. Środowisko sportowe bezpośrednio i za Państwa pośrednictwem udało się na bieżąco rozwiązywać. To, że tak jak Pani Dyrektor powiedziała, no, w zmianach budżetowych nie zawsze na kulturę fizyczną było więcej pieniędzy, ale liczymy, że będzie oczywiście tylko lepiej i liczę w kolejnej kadencji też na współpracę z Komisją Sportową. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Ja, Szanowni Państwo, też w podobnym tonie. To jest ostatnia komisja tej kadencji, więc chciałam Państwu bardzo podziękować za współpracę, za te 4 lata i kolejna kadencja przed nami. Bardzo, bardzo dziękuję. Czy jeszcze jakieś spraw wniesionych nie było, zatem bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze posiedzenie. Proszę Państwa, nie poszła.